Luz, taki słoń w prezencie. Mi jest bardzo głupio, ale nie mogę się zachować aż tak nieodpowiedzialnie, więc auto sprzedaję, federacja poszła na rękę i robimy w nim zajebisty content i myślę, że wilk syty, owca cała i włodarz uśmiechnięty. Brawa, brawa dla federacji w sumie. Taki półpilek. Dziękujemy, Robert. Dziękujemy, Robert, za sprzedanie na Małcza. A my zapraszamy na trzecią część i na zawodników z trzeciej części konferencji przed Fame MMA 14. Kurwa, Pasot to jest taki frajer bity. Czemu? Ja uważam, że on po tym Fame MMA bardzo spoko się pokazał. Nie atakował nikogo, robił sobie jakiś cringe'owy content, ale w miarę taki kreatywny. Moim zdaniem bardzo spoko się zaprezentował. Za będzie Monika Kociołek! Bot usuwa linki na Discordzie. Matielo, oznacz Yogisa albo kogoś z adminów, żeby wyłączył bota, bo mnie popierdoli, nie? Weź tam gdzieś do nich napisz, kurwa, zaspamuj. Let's go! Monika! Mona! Ale nas nie obchodzi! Mona Lisa. Nie obchodzi Monika Kociołek. Dzięki, Stachu, szef. Nitro! O! Jest! Proszę Państwa! Drugie podejście! Proszę Państwa! Czyżby był Zeju? Czyżby był Geju? Czyżby był Geju, czy nie będzie? O, to jest pytanie! Uwaga! 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 Jest! Jest! Kurwa, czyli to nie był troll! Ale muzę mi dali. Ale ficik. Nie no, ale panie Majkot, nie. Odcień spodni się nie zgadza z bluzą, jak już chciałeś przypitować. Zeju! Kurwa! Zeju walczy! Podadzą sobie rękę. Uwaga! O, dali sobie żółwika. Tomasz! Gimper! Gimper jajo! Czemu on ma dwa bluzę ekipy? Dobra widzowie, rzadki spam jajka na czacie, poproszę. Gimper Jadżo. Rzadki spam widzowie, to jest mega kurwa. Kapibara, dziękuję za 2 miesiące. Mateusz, Tromba! Agadiet, dziękuję bardzo serdecznie. Przed walką jajo, po walce jajecznica? Myślisz, że kurwa Tromba wygra? Crazy, crazy. Uwaga widzowie, rzadki spam Trąby. Dwukropek, trumpet, dwukropek. Rzadki spam na czacie, Trąby. A w sumie jest emotka, trumpet time przecież. Trumpet time też jest kurwa, zapomniałem. Partnerem tej części konferencji jest GBS i Keydrop. Na kod FAME25 macie 25% zniżki na całą ofertę GBS. Super, skorzystam. Zanim zaczniemy, na pewno skorzystam. Dodać, że tak sobie liczyłem przed konferencją. to zasięgi na Instagramie wszystkich tutaj zawodników wynoszą ponad 6,5 miliona, także wow, to dużo. A jeszcze tyle nie było przy tym. Liczba ludzi na żywo jakby popiera tutaj tą tezę zasięgową. Ile mamy na żywo, Boxdel? Zaraz się dowiem, reżyserki. Ale widzę, że mamy i tak rekord na naszym kanale oficjalnym. Mamy rekord jakby w historii. A rekord to ile? No. To było chyba na gali trzeciej, jak jeszcze nie było, nie istniały restreamy tych konferencji, programów i tak dalej. 300 000. To było, tak. Teraz mamy około 300 000. Wtedy było... A teraz mamy prawie 400 000 overall. 370 000, Bogdan, bo też dostałem informację na ucho i sobie prawie 400 000. Ale dużo. Dobijemy. I tak jak mówiliśmy, taka ta walka ma w sobie coś takiego, że jest zarówno dla takich prawdziwych klików, jak i też dla dużych twórców internetowych. Także każdy daje coś dla siebie tutaj. Tak, mamy również... Mega, ja czekam. Twórców kontentu family friendly i właśnie Fagata, chcę wziąć sobie na przeciwniczkę Monikę, czyli dziewczynę, która no, tworzy content family friendly, a jednak w Oktagonie dosyć mocno poddymiła. Cytuję, powiedziała, że rozjebie ci łeb. Co cię zaskoczyło? Takie sformułowanie z ust właśnie Moniki Kociołek? Ja bym się chciała przywitać, bo to jest mój pierwszy raz w tej federacji. Hej. Nie zaskoczyły mnie, bo z tego co wiem, to ktoś kazał jej to pokazać. Ktoś kazał jej to powiedzieć. Odnieś się do tego, Monika, w sumie. Cześć wszystkim. Jestem trochę chora, więc mogę mieć trochę chrypkę. Chlała pewnie. Z połową, tak, ale... Nic się nie dzieje, spokojnie, na luziku. Jakie było pytanie? Aha, że ktoś mi kazał to powiedzieć. No nie. To prosto z serca. Dziwne, bo ja dzień wcześniej dostałam screena, że... I wiedziałam, że to powiesz. Dzień wcześniej ktoś mi wysłał screena, że... Ktoś ci tak powiedział, żebyś tak powiedziała. Wiem, o kogo ci chodzi, ale to nie było tak, że ta osoba kazała mi to powiedzieć. I tyle. Dziewczyny, a jak to jest w ogóle? Tak, Sylwek, chciałeś coś... Wy macie ze sobą wspólne zdjęcie z gali Fame 12. Nie wiem, czy tam się obejmujecie, stoicie bardzo blisko siebie, czyli strzelam, że jakiejś tam nienawiści nie było. Skąd pojawiły się tak negatywne emocje, które eskalacje miały właśnie w klatce podczas waszego face to face? Ja szczerze mówiąc nie wiem. My się jakby wspólnie umawiałyśmy na tą walkę. Wcześniej miałyśmy takie, nie że przyjaciół, bo nie miałyśmy zbytnio kontaktu, ale jakby te relacje były takie unormowane i nie było żadnej spiny. A nie wiem, co się stało. Ja powiem tak, Fame ma rządzić się swoimi prawami i ja myślałam, że o to tutaj chodzi. Dlatego też ja wiem, że mam content family friendly na co dzień i że oglądają mnie młodsi widzowie. Ja się z tym liczę, ale jednak wchodząc tutaj do takiej federacji, gdzie jest dużo kontrowersji, chciałam w jakimś stopniu też się dopasować, że tak powiem. Ja też to powiedziałam pół żartem, pół serio i też Agacie to napisałam, że to też mikrofon miał bardzo duży pogłos, więc ja, to mnie tak zestresowało, jak powiedziałam pierwsze słowo, że ja po prostu nie wiedziałam, co mam dalej powiedzieć i zestresowałam. I powiedziałam dokładnie, cytuję, co powiedziałam, że chciałam powiedzieć, że rozjebie ci łeb, ale powiedziałaś przed wyjściem, że mnie lubisz, więc tego nie powiem. A powiedziałam tak było, w bardzo dziwny sposób. Ja wiem, że też często mówię jakieś głupoty, 2 metry na przykład. Więc, ale zdarza się. Jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, tak? No ale potem to jakby kontynuowałaś na swoim Instastory. Nazwałaś mnie pizdą, potem nazwałaś mnie głupią, mało inteligentną. No tak, zrobiłam to. Jak mówię... Uważasz, Monika, że jesteś bardziej inteligentna od Fagaty? Czekaj, chcę tylko powiedzieć, że tak, powiedziałam, że mówię dużo czasem głupot, dlatego no, zrobiłam też to na Instastory. Czy uważam, że jestem bardziej inteligentna od Fagaty? Nie mi to oceniać. No, jak w internecie, jak można zauważyć, kurwa, głupiutką, ale ostatnio sparowałam z chłopakami, mi tak zajebali w łeb, że zaliczyłam knockout i chyba zmądrzałam. Nie wiem, ale no tak jak mówię, no nie mi to oceniać. Słuchajcie, ja coś dodam. Nasi kibice tak ochoczo kupują bilety, że padły serwery bilet. Aktualnie trwają prace naprawcze, żeby wszystko działało, także słuchajcie, to nie jest, że was namawiamy, ale naprawdę tych biletów jest coraz mniej. Kurwa, kupujcie to! Także czekajcie i kupujcie bilety, zaraz wszystko będzie działało. Ja bym chciał przejść do Nitrozyniaka. Nitro, W walce pokazałeś, że coś niecoś potrafisz. Jednak bardzo dużo osób. Jezu, jeszcze raz słyszę ten tekst, kurwa! Miesiąc po tym to mnie, kurwa! Że nie zdążysz się w pełni zregenerować, a przede wszystkim nie nauczysz się nowych rzeczy. Wiele osób uważa, że Xayoo jednak będzie bardziej wymagającym przeciwnikiem w porównaniu do Unboxala. Jak ty na to patrzysz? Czy Xayoo według ciebie... Czy wyłączyłem donaty? Nie! Nikt nie donatuje tutaj, widzę na tym streamie. No zagra! No zacznijmy od tego, donatujcie coś! W momencie, kiedy ja podpisywałem kontrakt, to dla mnie ważne było, żeby była gala po gali, bo chciałem jak najszybciej to odbębnić. I w momencie, kiedy my to podpisywaliśmy we wrześniu czy w październiku, to była gadka, że właśnie 13 będzie w okresie, kiedy była 13, a 14 będzie pod koniec czerwca, więc było 12 tygodni różnicy. Potem plany się zmieniły, miał być 4 czerwca, teraz się okazuje, że jest 14 maja. Też uważam, że jest to krótki okres, żeby się podszkolić, ale Nitro ma gaz na niedźwiedzie w kieszeni. Nie będę odrzucał tej walki. No bo jeśli już się na coś ugadaliśmy i też wiem, że Marcin trenuje, ja też mam. No to też by było to ale nie na niedźwiedzie. Nieeleganckie, jeśli on się przygotowywał do tej walki, a teraz ja bym powiedział, nie, no to może stary, za pół roku ale się nie będziemy bili. Więc no, ja jakoś mocno... na nie hejtera. Chciałbym się bić teraz. Znaczy na hejterów, nie na hejtera, że na tą osobę z swoją ma, tylko... to postanowiłem się zmotywować, jeszcze więcej od siebie dać. No i pytanie jest... Szlugi? To jest szlugi, no. Dziękuję za donate'a, widzu. Ja mam taki pomysł, żeby się na jakiegoś Ikosa albo Glo przerzucić, a potem już definitywnie... Motywujcie wuje, żeby odstawił szlugi. Tutaj akurat sprawa jest taka, że Marcin też coś tam popala. Więc wydaje mi się, że tutaj... Pytanie nie jest, czy ja będę dużo lepszy, bardzo dobrze, fanka. Jak na tyle Unboxala się Marcin zaprezentuje, bo to, co ja potrafię albo nie potrafię, to już widzieliście. Dzięki. A to, co potrafi Marcin, to nie wiemy, bo no, to chyba jakieś sporadyczne Instastory tam wrzuca jego trener. Czy, nie mam piwa, nie stać mnie, widzowie, wysyłajcie donaty, żeby kupić piwo. Uważam, że na podstawie paru storek mało można wyciągnąć. Ale tak jak w przypadku Unboxala, tak w przypadku Marcina, czasami Dawid Malczyński czy ktoś inny z grupy naszej treningowej coś tam rzuci odnośnie rywala, ale uważam, że to nic nie pokazuje, bo możesz być królem świata na tarczach, na treningu, a walka to jest zupełnie coś innego. Też się o tym boleśnie przekonałem i tyle. Kredencik, dzięki za 3 miesiące. Będzie lepiej. Ty oglądając walkę Nitro, wiedziały, że będzie z nim się bił za 6 tygodni. Ale piszecie na przykład, zobaczyłeś Zeju, bo go bardziej lubicie, czy tak obiektywnie? Albo może się wystraszyłeś. Tak, bo w sumie też nie wiemy, jak on walczy, nie? Nie, powiem, że walka mnie zaskoczyła. Spodziewałem się zdecydowanie więcej. No chłopaki bili się jakby na rzecz tej walki, ozdrowieli, wstali z wózka w 6 latach. No, ale może Nitro chowa taktyki na mnie. Nitro, jak to jest? Chowasz taktyki? Dzięki, Lukas, za informację. No problem jest taki, że nie chowałem niczego. Dzięki za Prima. Kurwa, czemu są takie lagi? No. Ale to moje systemowe lagi jakieś, tak kurwa. Tak szczerze, już ja się chyba jestem najlepszym. A ja wiem czemu, bo mam w tle to kurwa place i laguje. Mówisz jedno, a potem Octagon mocno to weryfikuje. No plan się nie zmienia. Przez Reddita, miałem w tle. Postaram się tym razem wygrać, bo dla mnie to też nie jest... Sorry. Tak ambicjonalnie i ogólnie, no ja nie lubię przegrywać. Na pewno ta porażka to, no powiedziałbym, że to jest top 3 najgorsze chwile w moim życiu. No widzę, co piszecie, ale no co mam teraz się zerwać i wchodzić i ten? Żeby kolejny raz się coś takiego wydarzyło. Jest mało czasu, ale wydaje mi się, że też wiemy nad czym popracować, też już byliśmy, też ja mam swoje odczucia, też trenerzy mają swoje odczucia, więc... No postaramy się tutaj zapewnić Xayowi kolejną przerwę od streamów. Gimper, ostatnio... Sylwek, ja tylko dodam, serwis e-bilet już działa, także śmiało możecie dalej polować na bilety. Proszę bardzo. Dzięki. Kurwa, no rozpierdalają, no ale ja nadal nie mam schematu, kurwa, tego zjebanego. Zmieniłeś swój content. Nawet nie wiemy, jak to uratować, kurwa. Trochę komentarii, trochę newsów. Widzowie, wbijcie, kurwa, i chociaż nie wiem, no nie wiem, jak to uratować, tak szczerze, nie? Produktem ekipy, mowa tutaj o pączkach i chciałbym Kamyk, dzięki bardzo za 5 zł. Bo jedna z popularnych gwiazd telewizyjnych zarzuciła, że jest to jednak... Szarym, kurwa, klikajcie szary. Okej, dobra, to po pierwsze dobry wieczór, bo to moja pierwsza konferencja, także dobry wieczór, bardzo mi miło. Macie linka. Druga rzecz. to kurwa powiem wam, że strasznie mało musi być między nami dymogennych tematów, że zaczynamy od pączków ekipy. Nie no, ja tam czytałem, że coś ponoć jest jakiś składnik, który jest też w kostkach do toalet chyba, tak? W tych donatach. Dzięki Jula. Natomiast z tego, co ja sprawdziłem... tak, ona chyba trochę tak specjalnie poddymiła, że to jest... Że to tak podkręcone czy coś, ale tak. Z tego, co wiem, to jest normalny pączek z Biedronki. Że to jakby jest taki sam składnik, który jest we wszystkich pączkach. Chyba, że tak nie jest, to Tromba. Ty możesz się wypowiedzieć, co tam jest w tym pączku. Chociaż mówiłeś, że nie jadłeś, że dzielnie się trzymasz diety, bo ty masz dużo kilogramów jeszcze do zrobienia. No tak, tak, oczywiście. Witam serdecznie wszystkich. Pierwszy raz, mimo tego, że jestem długo w internecie, serce bije troszkę szybciej. Jeżeli chodzi o nasze donuty... No zjadłeś to, czy nie zjadłeś? Testowałem kilka miesięcy temu, wiadomo, bo trzeba wybrać produkt. No i jakby mam po prostu zdanie takie, że to są takie same pączki właśnie donuty jak w Biedronce, bo to są produkowane przez tę samą firmę i po prostu to są barwniki, które są wykorzystywane też w dzięki za Prima. Dobra, ale dojebali się do tych kurwa pączków ekipy, dlatego że to jest ekipa kurwa, a nie wiem, dopierdalać się, że słodkie kurwa chemiczne rzeczy mają w sobie chemię i są niezdrowe. Ja pierdolę, nie? No tragedia, kurwa, nie? O kurwa, nie, no pączki są niezdrowe, o kurwa. Wow. Bo dzięki bardzo za 10 zł. Dietetyków, takich dietetyków, którzy trochę mieli dla poklasku, bo to, ten tekst o tych toaletach, o tych kostkach do toalet był chyba trochę dla poklasku, że faktycznie to jest bardzo popularny, bardzo popularna substancja. W dziękuję bardzo, Marta. Pozdrawiam serdecznie. Wasze pączki tak naprawdę niczym się nie różnią od takich innych w tej właśnie firmy, z którą współpracujecie. Więc chyba nie podtruwają tych dzieci. Ale ja faktycznie... Nie próbowałem pączka. A smakuje tą kostką do toalet faktycznie, czy nie? Nie. Tam jest takie fajne nadzienie. Jak sobie podgrzejecie, to jest naprawdę dobre. Polecam podgrzać w piekarniku na przykład na chwilę, albo ewentualnie w mikrofali. Jest okej. Tromba, ty już trenujesz od dłuższego czasu. Ja nie jadę jeszcze, bo już muszę spróbować. Chyba to była 5. edycja, tak? Jeśli się nie... Dzieci? No tak, Bartega musiał powiedzieć, że dzieci, nie? Nie ludzi, tylko dzieci. Natomiast dzieci, że... Gimper trenuje od 2 miesięcy. Racja, faktycznie. Ty masz znacznie dłuższy ten staż. Czy wziąłeś trochę Gimpera na swoją pierwszą walkę? Podgrzać donuta? Nigdy nie jadłem podgrzewanego donucza. Nie. Jakby w mojej głowie nie było coś takiego, że będzie przecierą. W mojej głowie było coś takiego, że ja chciałem... Wiem, że rozjebali husarię. No nie mogę nic zrobić, bo ja nie mam tego kurwa... I uważałem, że... Słuchajcie, chodzi o to, że to Popo jakby zrobił tą husarię i fajnie było jakby oni tym kierowali też, tak? Bo ciężko mi pomagać, bo ja nie mam tego schematu, kurwa. Ale to nie było tak, że jak gadaliście z Błońskim, no to on też miał być wtedy debiutantem? Czy on już miał... Zobacz szybko. Miał być debiutantem, tak. No ale kurwa, a Wysocki czemu nie ratuje Wysocki? Wysocki ma chyba z 30 koła ludzi na streamie, kurwa. To czemu on nie wejdzie i nie zrobi tego? Ta gala miała być w ogóle w marcu. W marcu tak naprawdę później okazało się, że my byliśmy w ogóle w Stanach. Pokażesz potem Lukasa za tego donaty. Ja po 2 tak, oczywiście! Pełnych 2 treningi dziennie. Zobaczyłem, że jak ja mam jeszcze nagrywać na swój kanał i jeszcze... Co się dzieje tutaj? Daily, na który się zobowiązałem, że będziemy tam nagrywać, że po prostu no, nie wyrabiam psychicznie i fizycznie. Po prostu nie byłem w stanie wstawać o 8 rano i iść spać o 1 w nocy. No ja nie mogę nic zrobić. Codziennie. I tak naprawdę teraz jestem zajechany fizycznie. No rozpierdalają mnie. No ma 30 koła, no bo oglądają kontent gdzieś z Zeju, no to logiczne. I cieszę się, że kurwa Rumunia się wpierdala bez kitu. Sorry EU, dziękuję bardzo za Prima, Siemen, dziękuję bardzo, Gucio jest sexy, dziękuję bardzo. Chyba jeszcze przed walką Unboxala to powiedziałeś, że ty mimo wszystko masz gorszą technikę od Unboxala. No ta, no bo jak my sparowaliśmy, to wiesz, on już był 3. Ale ta, ten schemat jest kurwa chujowy. Ten schemat jest chujowy, Kacper. On jest jakoś dziwnie ucięty, ja nie umiem go ustawić. Nie, wiesz, on ma... Ja i tak mam cooldowna, więc wejdźcie i kurwa dawajcie, ratujcie flagę. Czy gdzieś tam no w drugiej karcie. On był strasznie zestresowany, wiesz, mega spięty. Szysunia, dziękuję za 8 miesięcy. Walki, no jest tak, że jak siada ci głowa, no to siada ci już wszystko tak naprawdę później. Widzowie, wiem, że atakują. Są mega ważne. Już powiedziałem, żeby ludzie popijali, poklikali, tak kurwa, jak macie wolnego. Jest kurewsko istotny. Dzięki Nela, i możesz na sparingu robić zajebiste, najlepsze ciosy, techniki na świecie. Możesz tarczować, kurwa, jak szatan. A jak siądzie ci łeb, no to wiesz, wchodzisz do oktagonu potem i szarpiesz za kalafiora, nie? A nie... A propos Japczana. A nie obawiasz się trochę jednak tego, że Tromba ma o wiele dłuższy staż treningowy? Z tego, co wiem, to nie aż tyle dłuższy. W sensie z tego, co wiem, to Tromba parę miesięcy wcześniej chodził ze znajomymi sobie jakoś tam na trening MMA. Dziękuję za Prima. I tyle. Z tego, co wiem, to nic więcej. Ja w rytmie treningowym jestem trochę dłużej niż ty powiedziałeś, bo od stycznia już cisnę tak na poważnie, no czyli to 4,5 miesiąca tak naprawdę będę miał od przygotowań do gali. Trombat zacząłeś chyba na początku marca, więc ja myślę, że to się w miarę wyrównuje. Bardziej jakby kwestia warunków fizycznych, nie? To znaczy tromba jest wyższy, cięższy, to jest potencjalna rzecz, która może zaważyć. Z drugiej strony, no ty masz 15 kilo do zbicia, czy 17 miałeś jak zaczynałeś? Widzowie! No 95 kilo. 5 minut, robimy przegrupowanie, 3 minuty, 8-1, nie? Więc 3 minuty, za 3 minuty atak, okej? Okay? Trochę, ja nienawidzę od teraz radio, i czekamy, ja wam powiem kiedy. Trochę wyzwania, ale 3 minuty. A ja wam powiem, czekajcie na mój znak. Jeszcze zostało mi 6, coś takiego. Ksajo, Gimper, wy swego czasu mieliście między sobą. Tu macie link, wejdźcie już sobie. Przy jednym stole na konferencji jednak nie macie. 3 minuty, poczekajcie na mój znak. Nie macie od siebie zdanie, jakie wy macie aktualnie między sobą. Przygotujcie się. Nie mamy żadnych, natomiast to może jest jakby dobry moment, ja bym chętnie zapytał, bo jak rozmawiałem tutaj z włodarzami na temat mojego przejścia do federacji, no to gdzieś tam dużym, znaczy dołączenia tutaj do federacji, do Fame'u, dużym czynnikiem byli też zawodnicy potencjalni, z którymi mógłbym się zmierzyć. Ale na biało czy coś? I ksywka twoja Marcin, i na biało padała, i na czerwono, po prostu niech każdy klika tak jak nitro, musimy się podzielić. Moglibyśmy się zmierzyć, no i między innymi to, że wyście się tutaj w Fame'ie podpisali. 2 minuty widzowie jeszcze. Też spowodowało później moją decyzję, że okej, są gdzieś tam te potencjalne walki na tapecie, wy obaj wyraziliście chęć, żeby coś takiego zrobić, więc pytanie też, czy podtrzymujecie to? Słuchaj, to są tak odległe plany, jako że ja już mam 2 walki zakontraktowane. Czekajcie na mój znak, nie klikajcie beze mnie. Nie znudzi przegrywanie do tego czasu. A. Co? Dziękuję. No to prawda, ogólnie w momencie, kiedy szukaliśmy rywala na moją pierwszą walkę, to najpierw był Konopski, ale on tam się za bardzo... no okazało się, że on jest po prostu wyższy, że tam był... Jeszcze nie, widzowie, minuta 33. Ja mam stoper ustawiony. Waga była niedograna. No i Wojtek kiedyś zadzwonił, mówi, a co sądzisz o Gimperze? Mówię, kurde ty, no... Wstrzymajcie się jeszcze, na mój sygnał dopiero. No bo schudłeś dosyć mocno i trenowałeś na siłowni. Być może się to nie przekłada stricte na sport. Dajcie moderatorze jeszcze raz linka, please. Dajcie jeszcze raz linka. Mówię, będzie ciężko, ale spoko. Potem Wojtek powiedział, że nie, jednak się nie zgodziłeś i być może na 3. walkę, ale że bardzo forsujesz MMA. I co sądzę o tym, żeby 3. walkę zrobić w MMA? Wjazd zrobili? No ale jeszcze tutaj... O kurwa! Dobra, czekajcie! Jeszcze chwila! Minuta! Zaproponować. Czekajcie! Jeszcze chwila, kurwa, spokojnie! Jeszcze chwila! Trzymajcie się spokojnie, nie zdążą tego rozjebać całego. My mamy o wiele łatwiej! Bo mamy 2 kolory, kurwa, tylko. Przygotujcie się, kurwa. 30 sekund. Na mój znak napierdalamy, kurwa, i czerwonym, i białym, żeby rozpierdolić po prostu te kolory, które nie pasują do naszej flagi. Wydaje mi się, że najlepiej, kurwa, może biały na początek, bo oni ten czerwonym nie mogą spamować na dole, więc wydaje mi się, że lepiej białym. Dobra, uwaga! Przygotujcie się, widzowie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, dobra, let's go! Napierdalać! Lecimy z nimi, kurwa. Dobrze. Dobra, jest opór, ale kurwa napierdalają mnie. Ja pierdolę. Nakurwiają, ale znika żółty chociaż trochę. Dobra, jest dobrze. Kurwa, może... Czekajcie, dam sobie głośniej tutaj. Nie odklepałem, nie? No z danym, no kurwa, to... ciężko w chuj, nie? Swoje walki pełen dystans. Musimy zrobić tak. Idealnie by się składało. Że właśnie jeżeli... On ma dużo, kurwa, on ma więcej widzów, nie napierdala, kurwa. Nie, no mam nadzieję, że tak się złoży, że Xayoo się złoży, ale... Oj nie, koleżko, będziesz bity, będziesz kopany. Podłożę ci te 4 pod nogi w tym oktagonie. No ja ci powiem tak, że w razie czego mam tutaj gaz na niedźwiedziu, już nigdy więcej nie popełnię tego błędu. Co on powiedział? I nawet będę próbował to przemycić do oktagonu. Monika, u siebie na story mówiłeś, że będziesz odpowiadała na wszystkie pytania na konferencji. A co on powiedział w ogóle? Bo ja nie słyszałem, kurwa. Twoja przeciwniczka ma za uszami. A wy piszecie... D. Nie słyszałem. Jak powiedziałeś, że będziesz odpowiadała na wszystko, to odpowiedz. Okej, dobra, powiem tak. Gaza niedźwiedzia, okej. Dużo osób wie, ale po co ja mam to teraz tutaj wywlekać, że, żebym, nie wiem, po prostu uważam, że nie będę tego wywlekała, ja wiem, co mówiłam na Insta Stories. Zrób to dla nas. Nie, ja właśnie wiem, że... Wiem, że właśnie dużo osób... My z Trombą nie mamy jak, no ty musisz swoje podkręcać, dawaj. Ale mamy jeden temat. Jest pizdą czy nie jest? Mamy jeden temat. Monika, a ty co sądzisz o donutach ekipy? Mega, mega ważna opinia dla mnie to jest. Dobrze, jest, ładnie kurwa. Są smaczne? Bardzo ładnie. Tak. Jest to trochę odzyskane. Takie 6, 7 na 10. 7 na 10. Zajebiście. Na kolejną konferencję Tromba... Ja dostałem to jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy była Monika przyparta do muru, nagle ją wyratował Tromba zmianą tematu. O. Ale możesz Sylwek odświeżyć temat. Ja bym z miłą chęcią chciał zobaczyć, jak Monika tutaj walczy z Agatą, bo przed konferencją czułem, że będzie grubo, ale widzę, że tutaj że Monika troszkę się uspokoiła. Tak mi się wydaje. Wiele osób do mnie pisało i mówiło mi, że dawaj dymy, ale szczerze mówiąc tak bardzo przytłoczyło mnie to, dostałam takiego liścia w ryj dosłownie i tak bardzo mi to wszystko przytłoczyło, że teraz jestem tak neutralnie nastawiona do tego wszystkiego, ani się nie trochę się stresuję wiadomo teraz, ale na co dzień po prostu staram się o tym nie myśleć i gdzieś tam mam bardziej wyjebane i... Teraz już, chodzi mi o ten moment, że to wszystko, co teraz się dzieje w internecie, działo, bo teraz gala, royal, coś tam, to wszystko przyjęła, że tak powiem, więc ja trochę poszłam w odstawkę. Mam prośbę, żeby nie wspominać o tym aktorzynie królikowskim. Przepraszam, przepraszam. Także tak powiedział bardzo... Michał wspominając. No, także nie wspominamy już. Już jestem... spokojniejsza, spokorniałam, że tak powiem. Fagata, jak skomentujesz słowo Moniki, że w klatce stałaś obsrana? No ale co ja miałam tam robić? Co ja miałam się przepychać tym czołem? Miałam sobie guza zrobić na moim szanownym, pięknym czole? Czy co ja miałam zrobić? Widzowie! Nie wiem, czego Monika oczekiwała. Widzowie! To po prostu było face to face. YFL próbują atakować. Bądźcie przygotowani, żeby YFL odratować. Weźcie tam, nastawiajcie piksele. Ja jestem za. Macie link. Dobrze, zapraszamy. Dobra, więc tak, żeby tutaj nie było, bo Monika jest chora i też nie chcę, żeby mnie znowu czołem dotykała, więc mam przyłbicę dzisiaj. Bo! Kurwa, ci cringe. Znowu atakują? Dobra, zaraz ogarniemy. Chill. Kurwa, przeglądarka mi się pali, kurwa! O Jezu, co się dzieje? Nic nie słyszę! Kurwa, halo! Nie mam dźwięku, dźwięk mi zniknął. Dobra, jest git. Ja mam dwie przeglądarki odpalone, kurwa. I jedna zżera w chuj dużo, nie? Jest różnica wzrostu. Widzowie! Dobrze dziewczyn, dziękujemy bardzo. Słuchajcie, wielkie brawa dla dziewczyn. Obrona. Showman event na gali Fame MMA 14. Dobra, widzowie. Właśnie tutaj chciałem też poruszyć przygotujmy się. Metrów, bo ktoś tutaj, słuchajcie, przygotujmy się. Dajmy sobie 4 minuty. Jak wygląda sytuacja? Jak wygląda kurwa sytuacja? Jest przejebane czy nie jest przejebane? Okej, jest dobrze, dobra. 4 minuty od teraz, 4 minuty od teraz. Liczę. 22:01, nie atakujcie bez mojego znaku. Bez mojego znaku nie atakujcie. Wstrzymajcie się, bądźcie tutaj gotowi. 4 minuty i robimy kurwa, odpychamy ich do końca, okej? Ale przygotujcie się kurwa, przygotujcie się. Bądźcie gotowi pod bronią kurwa. Ja sobie to skopiuję. Muszę zamknąć, bo to strasznie mi zżera, kurwa. No jesteś świadoma, co to jest. I czy to jest jakaś informacja, która by mogła zniszczyć twoją karierę? Czy Monika ma na ciebie aż takie brudy? Nie, ja chyba nigdy nie robiłam takich aż tak złych rzeczy. Wszyscy na pozycję i czekać na rozkazy! Robi głupie rzeczy, więc spokojnie, ale nie robiłam to, zrobimy to, kurwa. Cały internet mnie za to wyzywał potem albo kancelował. Bądźcie gotowi o 22:01 i czekajcie na znak. Jak ja powiem, że atakujemy, to wtedy kurwa nakurwiamy. Nakurwiamy ich po prostu. I czy to jest coś, co wolałabyś, żeby nie wychodziło, czy jednak Monika może to powiedzieć? To są rzeczy, które raczej są. Wyszły już. A. 3 minuty. Monika powiedzieć, widzisz? Mówię, że każdy popełnia błędy. Jaworikson, dziękuję bardzo za 2 miesiące. Majkot, dziękuję za Prima. No bo kurwa nazwałaś mnie pizdą. To co miałam? Miałam też cię wyzywać? Nie, bo nie będę cię wyzywać. Nigdzie cię nie wyzwałam. Przez jakby, mimo że mnie mega zdenerwowałaś, nie wyzwałam cię ani razu. No to chociaż sobie mogłam z czegoś zażartować, no nie? No mogłaś. 2 minuty 30, widzowie. Jakie było pytanie do mnie? No czy powiesz nam tą tajemnicę, którą tam skrywasz? Bo Fagata mówi, że i tak to wyszło. Ja powiem tak, no, tą rzecz, którą ci napisałam na DM-ie, to nie była rzecz, o której myślałam nagrywając Insta Stories. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, no, Agata dobrze wie, co robiła, ale ona się tego nie wstydzi. Także po co ja mam tutaj mówić, jak ona mi przytaknie i tyle. Także ja nie będę nic wywlekać i tyle. Bro! Dodam tylko, że mamy kolejny rekord, ponad 400 000. 2 minuty, widzowie! 2 minuty! Nie mylił się Boxel. Ej, ale ogólnie jeszcze zanim zadasz pytanie, bo ja na przykład jestem z tej fali twórców, która jest tutaj przy stole i mnie najbardziej interesowałaby walka Gimpera z Xayoo, bo skoro Gimper w ogóle... Wy nie zażegnaliście tego sporu waszego. No tak, ale już pytał Hubert o to. Tak, oczywiście, ale tutaj... Ja jestem za, jak najbardziej. Tak, ale mam jedno pytanie, bo Gimper tutaj też do tego kalafiorka... O pięknie, kurwa! Do miętoszenia. Zajebiście! Jakie są wasze relacje na obecną chwilę? Mówił, że nie ma. Tak ogólnie. No, powiedział ci Tomek, że żadnej, to jest prawda, bo oboje jesteśmy osobami publicznymi, więc się czasem na swój temat wypowiemy. Czy mój komentarz coś zmienił w życiu? Ej, oni kurwa rozpierdolili tego! Bardzo dobrze, Tomek. Zeju i Lukiego, kurwa! Co to kurwa ma być? Ale tak jak mówię, no trzecia walka jest jeszcze daleko. Co za ścierwo jebane! Że to nie wyglądało! Tomka prawdopodobnie też wtedy. No więc ciężko mi jest powiedzieć, czy taka walka się odbędzie. Dobra, chuj! Mam jeszcze 2 przed sobą, nie? Nie walczyłem ani razu. Była szybciej. Ja podrzucam, wiesz co, w chuj osób w komentarzu po prostu podrzucało. Wiesz, atakują znowu! Atakują chyba znowu! Na zasadzie, żeby nas... Ale spokojnie, 30 sekund! Ja też widzę taki feedback ogólnie z internetu, bo siedzę na telefonie. I czyścimy do końca to, kurwa! Sobie gadacie. Do końca to czyścimy. Właśnie niedosyt jest... Ten temat jest taki trochę tak niewyczerpany pomiędzy... Dobra, uwaga! Widzowie, ale tak jak mówię. Przyjdzie czas. Widzowie, zrobimy tak, że czyścimy to. Uważasz, że według... Czyścimy to i jak ktoś nie wykorzysta, to niech czeka. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Czyścimy kurwa to, co jest, to czyścimy. Okej, let's go. Moim zdaniem z tego tam finalnie z dramy Gimper Xayoo się zrobiło Xayoo Bilout bardziej, nie? Dobra. To, co się pojawia, czyście, jak nie macie czego zaznaczyć, nie wykorzystuj. Pięknie, kurwa! Dobrze, praktycznie już jest czyste w chuj. Let's go! Dobrze, kurwa! Ładnie! Właścicielem tego projektu jest jakby ta sama osoba, z którą ja później... Pięknie! Co się pojawia, to znika od razu, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, kurwa. Pięknie. Clean w chuj! Gdzieś tam na ten aspekt. I później to się tak rozmyło, w sensie ja mam wrażenie, że pewnie są przekonani, że on wygrał, a moi są przekonani, że ja wygrałem. Będziemy reagować w takim razie, jak będą coś robili. Teraz może być więcej, ale spokojnie, odpoczniemy, jak coś, to nadrobimy. Jest dobrze. Że kurwa, no jest to napięcie, moglibyśmy się zmierzyć ze sobą. Czy to starszy generale Rychlik, dziękuję. My jesteśmy kurwa z 2 innych światów trochę, nie? W sensie jak my gadamy ze sobą, to czuć po prostu, że inaczej, więc ja myślę, że to jest potencjalnie fajne zestawienie. Okej, czyli ty chcesz tej walki. Ksajo, ja rozumiem, że to przyszłościowo, ale jakbyś się określ. Chcesz tej walki, czy kategorycznie? Nie ma najmniejszego problemu. Okej, czyli będzie walka Gimper kontra Ksajo. I teraz mamy pytanie od publiczności. Zapraszam. Ja nie mam pytania, ale chciałem rozwiązać jedną sytuację. A mianowicie mam dla Moniki 2 prezenty. Jeden to jest atlas geograficzny, żeby wiedziała, gdzie jest Gdańska, gdzie Gdynia. A drugie to jest miarka, żebyś wiedziała, ile to 2 metry. Boxdel, przekażesz? Brawo! Niech się sprawują. Po konferencji ci dam. Dzięki. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do mikrofonu. Mamy jeszcze jedną osobę. 2 metry, jak chcesz zmierzyć, proszę. To wystarczy mnie zmierzyć. Co mikrofon? Możesz tak mówić. Wylać tego Reddit, bo witam wszystkich tutaj. O! Ja Wizual trochę spokojniejsze już. Czy masz tutaj jakieś plany do też wyjścia w jakimś stroju, że tak to powiem, może z Ligi Legend coś kontynuować, tradycję? No bo jednak widz Xayoo Industries. Ligi Legend nie, ale myślę, że do czasu walki jeszcze wymyślę jakieś fajne wejście na pewno. Super. Możesz być spokojny. Dobrze. Niech wejdzie, kurde. Do... Bardzo jestem usatysfakcjonowany odpowiedzią. Tak wygląda, tak właśnie wygląda gracz League of Legends. Fajnie. Average League of Legends enjoyer. Słuchajcie, z racji tego, że dwie pary stąd miały swój face to face, ale ja się nie odzywam, bo average multi enjoyer gorzej, kurwa. Chciałbym zrobić wam face to face już pod koniec tej części konferencji. Average multi enjoyer to, kurwa, jeszcze mówić nie umie. Ale dobrze, takich trzeba farmić, kurwa. Nastawiać psychicznie na to, żeby donate wysyłali. Ty, kurwo. Za to, co mówisz w internecie, zweryfikuję cię. Pobijesz dla wszystkich, dla których byłeś oprawcą. Kończy się twoja przygoda, koleżko. Znaczy, wielkie brawo, naprawdę! Follow kicku. Ej, kto tam powiedział? Słuchajcie, tak zasięgowej walki chyba jeszcze nie było. Wielkie brawa, Xayoo, Nitro. Ej, w sumie to jest, kurwa, YouTube kontra Twitch, nie? To dobrze by było, jakby Xayoo wygrał. Monika, to jeszcze jedno pytanie do ciebie. Ty jesteś debiutantką, twoja rywalka już walczyła w Octagonie. Na pewno oglądałaś pojedynek Fagaty. Jak możesz go skomentować? Oglądałam. No, dziewczyny też krótko walczyły, więc kurwa! Za dużo nie pokazała Agata w tym zestawieniu. No i zobaczymy, jak będzie u nas. No ja, tak jak mówiłam nieraz, jak rozmawiałam o walce z Agatą, że ja jej nie lekceważę, absolutnie nie. Ja nie wiem, że ona trenuje dłużej, wiem, że już dobra, jeszcze muszę sprawdzić, widzowie, teraz, czy bojówka YFL jest akurat w porządku z nią. Bo wiecie, my tu ratujemy kraj, ale trzeba dbać też o swoich, kurwa. Na siebie, więc może być naprawdę fajna walka, może fajnie wyjść. Na pewność siebie wynika z tego, że tak dobrze. O, i Zeju wrócił! Dobrze, skąd? Jest dobrze. Powiem ci szczerze, że tak, bo trenuję dosyć krótko, 3-4 miesiące, 3-4 tygodnie. Ale co jem? Już bardzo dobrze mi to takie idzie. Takie bruszczety jem, bardzo dobre, tak lubię wszystko jadliście łapię. Kiedyś? Takie z Biedry, pomidorowe. Tak, ale ogólnie z natury też jestem dosyć pewna siebie, także wydaje mi się, że może to być spoko walka. Tromba, jeszcze jedno pytanie do ciebie. Już właśnie Sylwek wspomniał wcześniej, że miałeś swój face to face z Kasprem Błońskim na FAME5. Twoim zdaniem kiedy zrobiłeś większy szum medialny? Kiedy to bardziej odczułeś? Na 5, czy teraz na 13 z Gimperem? Wow. W sumie... Czekaj, muszę się zastanowić nad tym pytaniem. Czy szum medialny, czy był wtedy tak duży? Kiedy bardziej to odczułeś, myślę, że ludzie byli tym tak podekscytowani, że wow, Tromba wchodzi do klatki, no i zawalczy. Myślę, że był inny. Jakoś bardzo tego nie odczuwam inaczej. Teraz mam coś takiego, że ja jestem bardziej gotowy i ludzie może już się teraz spodziewali, bo też troszkę więcej trenuję i sportu mam w swoim życiu od kilku miesięcy, więc... Bo jak się to mogę dać? Wtedy pewnie nie, bo tam Kasper mnie zaczepił na tej swojej piosence, później on tam nagrał jakiś film, zanim wyszliśmy do Oktagonu, może coś tam, czy z nim zawalczę. Nie no, przyciszam. Było inaczej wtedy, to było bardziej po jego stronie, a teraz jakby to była moja świadoma decyzja. Wtedy to tak było takie pochopne, że jak on mnie wyzwał do walki, to ja tak poczułem takie na zasadzie okej, ktoś mnie wyzwał do walki, no to wypadałoby powiedzieć, że okej, bo jak powiem, że nie, to będzie dziwnie. A też w sumie chciałem, ale szybko mnie zweryfikowało po prostu to, że nie mam czasu i nie jestem w stanie się przygotować, a nie chciałem też wyjść i zaprezentować się po prostu bardzo słabo. Uważam, że mimo tego, że to jest freak fight, to fajnie jest potrenować i jako ta popularna osoba bić się z tą drugą popularną osobą i powiedzmy, nie wiem, nie robić high kicka i się przewracać na przykład, nie? Dodam, że mamy sprzedanych już 7000 biletów. Słuchajcie, nikt się chyba nie spodziewał tak szybkiego tempa sprzedanych biletach. Nitro, chciałem zadać ci pytanie, jak różnego właśnie Sergiusza możemy się spodziewać w walce, bo ja wiem, że ty teraz masz też rekonwalescencję, miałeś mieć jakieś badania, na pewno teraz nie trenowałeś w tym tygodniu. Przecież jemu się nic nie dzieje, przecież on po 3 dniach już był zdrowy. No ale zawsze warto przebadać przede wszystkim głowę w momencie, kiedy bierzemy udział w zawodach, gdzie można dostać w głowę. Jeszcze zanim ci odpowiem na to pytanie, chciałbym poruszyć temat tego, bo cały czas się śmiejecie z Moniki z tych 2 metrów, ale wydaje mi się, że to jest wina mężczyzn, bo jeśli całe życie mówimy laskom, że tyle to jest 20 centymetrów, no to potem mogą mieć problemy z liczeniem odległości. A czego można się w walce spodziewać? Wiesz co, wydaje mi się, że muszę być bardziej agresywny od początku, bo w walce z Unboxalem w momencie, kiedy... W momencie, kiedy przyjąłem parę ciosów na twarz, czemu wuja ją broni? Już się inaczej oddychało, jak moim zdaniem pracował. Uważam, że po prostu chciał tekstem walnąć. Szczękę. No zabawny tak. Więc nie będzie wypadać. Więc wydaje mi się, że będzie to lepsze. No też jeśli zredukujemy papierosy, bądź je wyeliminujemy całkowicie, to powinien być lepszy tlen. A przede wszystkim uważam, że moim dużym atutem w tej walce będzie to, że ja już walczyłem. Bo rzeczywiście jest tak, jak wszyscy mówią, że do momentu, kiedy tam nie wejdziesz, to nigdy w życiu nie odczuwałeś tego uczucia. Z jednej strony jest to trochę ekscytacja, z jednej strony jest to na pewno stres, ale jest to taka mieszanka wielu emocji, że ten koktajl... Uju mam! Bruschetta, bruschetta, mi się podobało. Suszony chleb, kurwa, o smaku pomidora, mnie nie wkurwa, ja żyję w Polsce. A jak nie, to ci wsadzę palce w oczy najwyżej. No, bo to też tak można. Jak się przegrywa, to można zawsze palca komuś do oka wsadzić i tyle. I też jest fajnie, nie? A jak dużym atutem dla ciebie jest ogólnie walka z Ksajo? Dużo ludzi chciało zobaczyć ten pojedynek jako twój debiut. Wiemy, jak duże zasięgi ma Ksajo na Twitchu, jak duże zasięgi ma jego ekipa. Jak dla ciebie to jest też inne starcie, kiedy walczysz? Ej, czajcie, że u mnie w Głupczycach próbowałem kupić Kizers i wszystkie są wyprzedane? Zasięga, musiałem przez neta zamówić. Bo wiemy, że za Unboxalem też no, było to różnie, też na konferencjach, wasz face to face, wszyscy pamiętamy. Tak właśnie, tutaj też jest duża różnica sympatii, bo jednak Unboxal no, nie miał poparcia społeczności. Dajcie przez neta, no, na SSD. Kimś, kto ma bardzo skupioną wokół siebie zobaczymy, będę testował. Lilowski, dziękuję za 4 miliony. Jak Ksajo szanuje Unboxala, nie? Za twórczość internetową. Jako człowieka to nie wiem, bo nie znam, nie wydaje mi się złym człowiekiem. I tyle. I na pewno jest to w jakimś... Kurde, nie chciałbym powiedzieć słowo zaszczyt, ale na pewno jest to, że można z największą osobą na Twitchu, że cię parują. No ale tyle, no wygrać może tylko jeden i pokażemy, że YouTube tutaj nad Twitchem jest by far. No jest mi bardzo miło, Sergiusz, ja również się szanuję. Dobrze. Jak to z największym? Przecież nie walczy z Ebronem. Mogę powiedzieć? Możesz, uwag, proszę. Bo się nie przywitałem jak ostatni ham, to się chociaż pożegnam. Zdrówka wszystkim, wszystkiego dobrego i spełnienia marzeń. Tak, trzymajcie się. A wy kupujcie dziękuję za 2 miesiące. Zaglądajcie na nasze socjale. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. No w końcu koniec tej sypy, kurwa. Można się zająć prawdziwymi problemami, kurwa, teraz. A nie, kurwa.